Witam w kolejnym odcinku gry Subnautica. Jak widać, jestem w tym samym momencie, na którym skończyłem. Naprawiona kapsuła, wszystko pięknie działa, status ok, pogoda jest, radio działa. Zobaczmy, co tam słychać. Aurora nadal płonie, rybki skaczą. No więc chyba czas sprawdzić, cóż tam w tym radiu słychać. No to ratunku nie ma się co spodziewać na razie. Co? Koniec? No dobra. No to czas się wykąpać. Ojej, ale tu zło, no. Trzeba to tu wszystko wywalać, po co mi to? Na razie nie będę może tego wszystkiego przerabiał. Co mogę, to wrzucę. Wrzucę tu. Bo nie, zrobię takie małe cięcie. Parę rzeczy przerobię i za chwilę wracam do gry. Ok, już jestem, pozbyłem się złomu. Przerobiłem na tytan, a tytan z kolei na sztabki tytanu. Na pewno się w końcu przydadzą. A na razie zajmuje to wszystko trochę mniej miejsca. No dobra, to teraz czas się zamoczyć. Myślę, że trzeba by troszeczkę pozwiedzać. Może poskanować. Kupię jakąś rybkę na przekąskę. Tego na razie nie będę zbierał. W tych dziurach coś będzie? Jakieś srebro? Srebro by się przydało do czegoś tam fajnego. Co to? Aj, to paskudztwo, no. Idź. Kurczę, że to zawsze doleci, no. No, jak już go ubiłem, to wezmę sobie tą siarkę, co zostawił. O, kwarc, no jakieś szkło, tego nie mam za dużo. To na razie tyle. Wynurzamy się. O. W ostatniej chwili. Dobra. Noc się robi. W którą stronę jeszcze tak nie byłem? O, to pływające cosie. Zeskanuję sobie. Pływak. Jak się przyczepi, to coś podniesie. Lokalna forma życia pływak. O! Tam coś jest. Czy ja tam byłem? Przy jakimś złomie byłem, ale czy przy tym konkretnym, to nie jestem pewny. To są zaraz. Tu nic nie ma. Tu jest chyba kawałek złomu zwykły. No nie jestem pewny. Myślę, że... Aj. No, kuszę los. Znowu ledwo. O, ale jest to coś... Nie, to chyba byłem. Łatwo to wytacyjne. Mam. O, fragment skutera, Seaglide, super, to by się przydało.
nisko nie chcę schodzić, bo... Bo to się źle skończy dla mnie. No dobra, mam jeden fragment z glida. Tam coś pływa. Albo jakiś... A, to pewnie koralowce. Dobra, ale tu pływają te śmieszne stworki rekinopodobne, więc ja się na razie nie zapuszczam, ale dobrze było nałapać tych rybek. Bo się woda kończy. Chociaż chyba mam nawet jakąś. Kurczę, ale to fajnie wygląda, naprawdę. Ach. Super, to zrobiono. Coś do jedzenia. O! Znowu jakiś element. Nie, krzesło pamiętam, że skanowałem, to mogło już być. No tak, to jest to miejsce, w którym byłem. Co to? Zło. Dobra. Nadal zadanie jest takie, żeby nałapać rybek. Jest. Jeszcze może z jedną. Jest. Kurczę, może ja tu przegapiłem coś. Wyciągnę ten. Nie to, to. O! Tego nie było. Element radiolatarni. Kurwa wapienia. O, muszę wiedzieć. Czyli tam. Znowu. Ok. A w tych pudłach? Nic, nic. To przy okazji. Z o, tu? Nie, krzesło chyba to było. Tak, tak, krzesło już mam zeskanowane. Ile nic nie ma. Też. Trzeba będzie... O! Coś się pojawiło. Zaraz, teraz nie pamiętam. To już było w wersji... tej, którą grałem jeszcze w Early Accessie, to chyba znaczy, że mamy jakąś wiadomość. Więc zajrzymy sobie tu. Tak, coś tam pika. Ale tak, zanim... Coś mogę zrobić? Flara. Nie wiem, czy to potrzebne. Ale o, zakonserwuję sobie... Nie wiem. Bumerang. A upiekę sobie oczopłaszczkę. Pewnie tak się zepsuje. I zrobię sobie wody. Zasolone, to jest zasolone. Zjem. Piję. Buteleczki. Super.
Miejsce się kończy, ale tak, siarka może być chyba dość cenna. Kwarc. Może tak, kwarc przerobię na szkło. Na pewno będzie potrzebne, a zajmie trochę mniej miejsca. Gotowe. No to sprawdźmy, co to za sygnał. Otwórz wiadomość. This is LifePod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Dobra. Czyli mam sygnał. Gdzie on jest? O, tu. Mam sygnał. A jest, dobra, widzę go, ok. Przepraszam, trochę jestem przeziębiony. Dobra, no to nie ma co zwlekać. Gdzie ten sygnał? Włączyłem go? No był, czy nie? Przygód czerwono. O, jest, no właśnie. Kapsuła ratunkowa trzecia, na płciźnie. Załoga zgłasza uszkodzenie skóra Sea Glide'a. No cóż. Coś czuję, że tam raczej nikogo nie ma. Ale może coś się poskanuje chociaż. Trochę złomu po drodze. Tego na razie nie zbieram. Dopiero jak będę miał bazy, to się przyda tego więcej. Jejku, ale to daleko. Ale takie rzeczy zawsze warto mieć. Mieć się przyda. Najbardziej. Wszelkie baterie, elektronika. Bez tego ani rusz. O. Co to znowu mieć? Fajnie. Okej. O, to jest fajna rzecz. Blup. Daje bąbelki, które nam przywracają tlen. Tam to wybuchowe coś. Tak się zastanawiałem, czy jaką tu grę wybrać. Czy coś jeszcze starszego, nie wiem, jakąś Terrarię, Starbound. Bo już pewnie wszyscy ograli na wszystkie strony, zresztą w sumie Subnautica też. Jeszcze mam jedną, też się nad nią zastanawiałem, jak to się nazywało. Osiris New Dawn. O. Tak, w to nie grywałem dużo. Ale wybrałem Subnautikę. O, mam kamyk. Ja, tytan, to nie biorę na razie. Kurczę, myślałem, że to szybciej będzie. No dobra, teraz to już nie warto przyspieszać. Bo już jestem na miejscu. No nie wiem, jak oni nadali ten sygnał. Chyba jeszcze spadając. Co to tu leży?
dane, dziennik załogi. Czy mi spada tlen? Też mi spada, dobra. Aż taka gra nie jest głupia. Co to jest? Kompas. O! To mi się przydało. Dobra, zaraz się tu rozejrzę. Ale najpierw to ja się... A może uciekli? Może uciekli. O, coś tu leży. Fragment skutera. Ciekawe, ile potrzeba. O, już mam. Fajnie. Super. Czy tu coś jeszcze jest? Chyba nie. Mam kompas. Znaczy, mogę zrobić kompas. Mogę zrobić Seaglida. No to teraz trzeba wrócić. Myślę, że tu troszeczkę wytnę. Jeszcze zaraz tak spojrzę, co jest potrzebne, żeby w ogóle Seaglide. Bateria Smart, będziemy przy... O, wszystko mogę zrobić bardzo ładnie. I to chyba nie wymaga przenośnej konsoli pojazdów. No nie, bo nawet nie wiem, jak ją zbudować, więc raczej nie powinno. I co ja jeszcze mam? Kompas. Kompas. No jest. Miedziany przewód, zestaw elektryczny. Dobra, zestaw elektryczny. No właśnie, ruda srebra. No nic. Okej, no to widzimy się za chwilę w kapsule ratunkowej. Ok, zbliżam się do kapsuły i po drodze znalazłem parę rzeczy. Sporo rudy miedzi, nawet chyba o takie, no, sztukę srebra, złoto. I dowiedziałem się ciekawych rzeczy. Puszczę. No coś podobnego. Pływanie było moją ulubioną czynnością. Rybą. No. Jeszcze o to. No coś. Nie wychodzi łapanie tych ryb. Dobra, mam dwie. A i znalazłem też jakieś chyba coś zeskanowałem nowego. Sprawdzę. Widzę tak. Co będzie trzeba zrobić? Ze sprzętu kompas będzie trzeba zrobić. O, chyba radiolatarnię znalazłem. Mogę ją produkować i jeden fragment tego przenośnej konsoli pojazdów. Seaglida jest tak potrzebny. Będziemy przewód. Dobra. I bateria, a z kolei aha, do baterii są potrzebne grzybki. No to jeszcze po grzybki skoczymy. Są. No i w następnym odcinku już elegancko. Szybciej wszystko. Trwało podróż przynajmniej. Koniec. Najpierw tak. Woda.
jakieś zasolone. Jakieś zasolone jedzonko. Jakieś normalne jedzonko. No, wystarczy. I teraz tak, bateria. I jest pierwszy pojazd. The sea glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Tak daleko to jeszcze chyba się nie oddalałem. Nigdy. To tu jest usmażone. No dobra, no to zjedzmy kolację. Nie, nie ma co, bo się tak zepsuje. I popijmy troszkę. Także świetnie. Apteczka na później. Sea Glide. Myślę, nie, źle. To powinno być tu. To może być... Może tak. No dobra. No a dzisiaj tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.